No siemaneczko, z tej strony Niedźwiedź filmuje. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić taki fajny plugin, który naprawdę bardzo mi dużo pomógł, jeśli chodzi o ostatnie zlecenia, jeśli chodzi o nagrywanie rolek, jeśli chodzi o nagrywanie w ogóle formatów pionowych. No to jak już pewnie zauważyliście, praktycznie w większości takich filmów są napisy, bardzo dużo tych napisów, i żeby to robić ręcznie, no to naprawdę trzeba się mocno naścierać. Tak naprawdę nie nagrywam dużo rolek, ponieważ no jakoś nie kręcą mnie te pionowe formaty, ale ostatnio dostałem zlecenie na bardzo dużą ilość właśnie takich rolek, no i tak naprawdę w każdej z tych rolek muszę wklepywać napisy. No i robiąc pierwszą taką właśnie rolkę, to rolkę zrobiłem może w 15-20 minut, ale napisy, żeby stworzyć te napisy, no to zajmowało mi to w granicy pół godziny. No i tak się złożyło, że firma GetCaps odezwała się do mnie właśnie z propozycją współpracy. Jeśli chodzi o ten odcinek, no to jest on sponsorowany. Firma GetCaps zapłaciła mi za ten odcinek, dostałem subskrypcję na ich produkt w ramach właśnie nagrania dla was takiego filmu. Jeśli chodzi o GetCaps, no to powiem wam szczerze, że naprawdę mega ułatwiło mi to robotę. I jeżeli nagrywacie masę rolek, jeżeli dużo tego naprawdę robicie, jeżeli na tym zarabiacie oczywiście, ponieważ no płacąc subskrypcję miesięczną, jest to teraz 75 zł miesięcznie, ale jeżeli zarabiamy na tym, no to oszczędzamy tak naprawdę masę czasu. Robiąc jedną, dwie rolki, to naprawdę idzie się zajechać, jeśli chodzi o te wszystkie napisy. I to zobaczcie w ogóle tutaj na dole, cały czas napisy widzicie i ja tych napisów nie edytowałem. Tak jak ten program wygenerował te napisy, tak wy je tutaj widzicie. Z wszystkimi błędami i tak dalej, to co program generuje, to wszystko tutaj na dole wyskakuje. No i jak myślicie, wyobraźcie sobie teraz to wklepywać ręcznie, to jest jedna wielka masakra. No i tak naprawdę jednym kliknięciem zrobiłem całą tą transkrypcję tutaj na dole. Tak więc no, jeśli chodzi o tego typu ułatwienia, no to dopiero sobie uświadomiłem to, jak mi ta firma ten plugin dała, ponieważ no, zacząłem nagrywać te rolki, teraz wybory idą, no to po 10 realizacjach, jakbym sobie to wszystko przeliczył, to okolice 8-10 godzin straciłbym życia na same te napisy. No to sobie nawet wyobraźcie to, jak to w ogóle wygląda. Jeśli chodzi o instalację tego pluginu, no to wystarczy tutaj się zarejestrować, założyć sobie nowe konto, możemy sobie wersję testową, ale żeby to zrobić, to się logujemy na nasz tutaj profil. I tak jak widzicie, mamy tutaj wersję do wyboru od Adobe i tak samo mamy Capsa dla DaVinci. Ja używam DaVinci, tak więc no tego DaVinci tutaj klepniemy. Klikamy tą tutaj ikonkę, wyskakuje nam do ściągnięcia po prostu nasz plugin. Wyskakuje nam takie okienko, że komputer informuje, że jest jakieś zagrożenie, ale tym się nie przejmujcie, ponieważ nic tutaj nie ma nadzwyczajnego i złego. Klikamy sobie więcej informacji. Uruchomimy to, ja już tego nie będę robił, ponieważ już to robiłem, ale później mamy najzwyczajniejszą instalację, a na samym końcu restart komputera. Jeśli chodzi o ten plugin, zróbcie to, no i no nie ma opcji, żeby wam tutaj to nie wyskoczyło. Ja w ten sposób zrobiłem, no i wszystko jak należy działa. Jeśli chodzi o to okienko, no to mamy tutaj kilka takich funkcji, które możemy po prostu powybierać. Możemy wybrać sobie różne języki, w jakich chcemy, żeby nasz tutaj, może nie tłumacz, tylko nasza transkrypcja była generowana. Mamy tutaj dużo do wyboru. Oczywiście nas interesuje język polski. No i tutaj w tym miejscu musimy zaznaczyć, ile słów będzie wyskakiwało nam na ekranie. Czyli na przykład jak damy sobie tutaj jedynkę, no to po prostu to, co ja teraz mówię, będzie po jednym słowie jakby wklepywane tutaj. Jak damy sobie na przykład 4, no to 4 słowa będą wyświetlane na ekranie. Tak więc musicie sobie wybrać, która forma jest dla was najwygodniejsza. Ja ustawię sobie na 3 słowa nasz tekst, dodamy interpunkcję, rozciągnij napisy. Dużo możecie sobie tu pokombinować, tak więc zostawiam wam to do własnego eksperymentowania, do tego, co wam najbardziej będzie odpowiadało. Utwórz napisy dla, mamy timeline lub in-out. Możemy sobie po prostu wybrać, jak mają być te napisy generowane. Ja cały czas używam GetCapsa na nowym timeline'ie, tak jak widzicie tutaj na dole mamy wszystko przygotowane. Naciskamy sobie tutaj utwórz napisy, no i musimy chwilkę po prostu poczekać. Tak więc jak widzicie, przerzuciło nas do okienka z renderem, no i generuje nam najzwyczajniej nasze napisy. I jak widzicie, mamy osobną tutaj linię z naszymi napisami, to co wam tutaj zaznaczam. No i wiadomo, to jest program, to jest plugin, który no też się może pomylić, dlatego warto, jeżeli takie napisy dodajecie, no to warto sobie to przejrzeć, posprawdzać, ale jak widzicie, już mamy automatycznie tutaj wszystko dodane. Jeżeli chcecie, żeby to wszystko było po waszemu, żeby to nie było automatyczne, no to mamy coś takiego jak wybierz szablon Text Plus. I to polega na tym, że własne szablony
strony możemy sobie generować właśnie do GetCapsa. Czyli dla przykładu, ja sobie tu wcześniej przygotowałem taki mój napis i tak widzicie, no takie coś bym chciał, żeby z taką czcionką, no z białym kolorem, tutaj mamy jeszcze cień nałożony, żeby coś takiego było po prostu w GetCapsie, czyli mamy tutaj w masterze, jak mamy GetCapsa zainstalowanego, wchodzimy sobie w zakładkę Caps, no i tutaj tak jak widzicie, mamy różne, przeróżne opcje do wyboru. Ja już to przerzuciłem, tak więc tego nie będę robił. A żeby dodać tutaj po prostu nasz plugin, to wystarczy przeciągnąć z timeline'a, czy tam z efektów, jak wolicie, właśnie do tego folderu wszystko. No i tutaj odświeżamy, no i mamy do wyboru różne właśnie tutaj opcje. Robimy do uaktualnij, do tekst, możemy sobie wybrać ścieżkę, w której ma być po prostu to wygenerowane. Uaktualnij, no i jak widzicie, wszystko nam się tutaj ładnie, super dodaje. Tą ścieżkę ja nie usuwam tego, ja to zostawiam po prostu niewidoczne. Odpalamy. No siemaneczko, z tej strony Niedźwiedź Filmuje. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić taki fajny plugin, który naprawdę... Tak jak widzicie, wszystko fajnie tutaj działa. Jeżeli na przykład to się nie podoba, no to nie ma w ogóle problemu. Bierzemy GetCaps, uaktualni. Robimy z inną czcionką, z innym kolorem, z innym wszystkim po prostu generujemy nasze napisy. Taki fajny plugin, który naprawdę bardzo mi dużo pomógł, jeśli chodzi o ostatnie zlecenia. No i słuchajcie, jeśli chodzi o GetCapsa, no to udało mi się wynegocjować dla was 10% zniżki. Tutaj z kodem niedźwiedź10. Możecie sobie to wklepać, no i tak naprawdę używać tego kodu rabatowego, no to zawsze tam jakaś zniżeczka. Patrząc na czas, ile godzin spędzamy przy generowaniu tych napisów, jak sobie teraz pomyślę, osoby, które pisały kiedyś do filmów napisy, to jest przecież jedna wielka katorga. Naprawdę, mając takie narzędzie, dużo przyspiesza nam pracę. Mega mi to ułatwiło sprawę. Dlatego też na wszystkich moich filmach, które teraz będziecie widzieć, na wszystkich rolkach, ponieważ na tych filmach no nie potrzebuję, no to będą pojawiały się napisy wygenerowane właśnie przez GetCapsa. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o ten program. Chciałbym ciebie zaprosić na moją stronę internetową www.niedźwiedźfilmuje.pl, gdzie wrzuciłem mój kurs ślubny, który możesz zerknąć, obejrzeć, może ci się spodoba, może ci się nie spodoba. Mam ambitny taki plan stworzyć najbardziej rozszerzony kurs ślubny w Polsce. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Na pewno on będzie cały czas aktualny. Wiadomo, będą tam podstawowe rzeczy, ale mam zamiar go bardzo mocno rozszerzyć. Tak więc, jeżeli jesteś zainteresowany tym kursem, lub choćby nawet moimi lutami, które teraz widzisz tutaj, co sobie zmieniam, no to zapraszam cię na moją stronę. Dzięki bardzo, odmeldowywuję się i do następnego. Trzymaj się.